Cześć! Dlaczego w nocy jest ciemno? Ponieważ słońce jest po drugiej stronie Ziemi. Aha, no to okej. W takim razie kończymy odcinek. No tak, ale mamy przecież jeszcze gwiazdy i jest ich nieskończenie wiele. A jeśli tak, to dlaczego niebo nocą jest czarne, a nie rozświetlone miliardem gwiazd? Powinna do nas docierać nieskończona ilość światła z nieskończonej ilości gwiazd. Nocne niebo, że się tak kolokwialnie wyrażę, powinno całe płonąć. To tak jakbym stał w środku gęstego lasu. Gdzie nie spojrzę, to widzę jakiś pień drzewa. Bliżej lub dalej, ale zawsze jakiś jest widoczny. Analogicznie, patrząc w niebo w dowolny punkt, powinienem ujrzeć światło jakiejś gwiazdy. A tak nie jest. Fakt, że nocne niebo jest czarne, był przez stulecia niezwykle głębokim paradoksem. Nazywamy go paradoksem Olbersa, od nazwiska niemieckiego astronoma Henrycha Wilhelma Olbersa, który sformułował go w pierwszej połowie XIX wieku. Przez stulecia podawano wiele niepoprawnych rozwiązań tego problemu. Już za czasów Keplera zdawano sobie sprawę, że jeżeli wszechświat jest nieskończony oraz jednorodny, to gdziekolwiek nie spojrzymy na nocne niebo, powinniśmy widzieć światło docierające do nas z nieskończonej liczby gwiazd. Sam Kepler, zaniepokojony tym faktem, założył, że wszechświat musi być skończony i otoczony jakąś inną, zupełnie czarną i pustą otchłanią. Odmienne, jednak również błędne rozwiązanie zaproponował wspomniany przeze mnie przed momentem Olbers. Uznał on, że światło musiało natrafić na jakieś obłoki pyłu, które go pochłaniają. Na pierwszy rzut oka rozwiązuje to paradoks, jednak jest niezgodne z pierwszą zasadą termodynamiki. Po nieskończenie długim czasie obłoki pyłu pochłonęłyby światło nieskończonej liczby gwiazd i w końcu same zaczęłyby świecić. No dobrze, to może rozwiązaniem są odległości. Przecież im dalej od Ziemi znajduje się gwiazda, tym jej światło jest słabsze. Natężenie światła maleje z kwadratem odległości. To również jest błędne rozumowanie, a żeby to zrozumieć, rzućmy okiem na schemat z dwoma sferami. Wycinek A1 znajduje się dwa razy bliżej niż wycinek A2, więc zgodnie z tym, co powiedzieliśmy, światło gwiazd pochodzące z A1 jest 4 razy mocniejsze niż z A2. Jednak liczba gwiazd w A2 jest większa niż w A1. Ile razy? 4 razy. Ona również zwiększa się z kwadratem odległości. Jak widzicie, wartości te się równoważą. Nie jest to rozwiązanie naszego problemu. Wielu myślicieli głowiło się przez lata nad tym paradoksem, a co warto przytoczyć jako ciekawostkę. Pierwszy wpadł na poprawne rozwiązanie poeta Edgar Allan Poe. Co jest tym poprawnym rozwiązaniem? W filmie pod tytułem Widzialny Wszechświat, jak daleko w kosmos możemy spojrzeć, wskazywałem, że obecnie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy wszechświat jest skończony, czy nieskończony. Ograniczeniem jest prędkość światła. Światło gwiazdy, która znajduje się 20 miliardów lat świetlnych od Ziemi, nie może być dla nas widoczne, ponieważ wszechświat istnieje od niecałych 14 miliardów lat, a mniej więcej 13,5 miliarda lat temu zostało wyemitowane pierwsze światło. Polecam wrócić do tamtego filmu, ponieważ jest on znakomitym uzupełnieniem do tematu, jaki dziś poruszamy. Wracając do paradoksu Olbersa, wszechświat nie jest nieskończenie stary. Miał swój początek podczas Wielkiego Wybuchu. Prędkość światła, choć z punktu widzenia człowieka jest olbrzymia, to jest także skończona i nie upłynęło jeszcze wystarczająco dużo czasu, by światło najodleglejszych gwiazd mogło do nas dosięgnąć. Nie jesteśmy w stanie ich zobaczyć. Szacunkowo, aby nocą niebo było białe, wszechświat musiałby się rozciągać na odległość, uwaga, setek bilionów lat świetlnych. A ma zaledwie niecałe 14 miliardów lat. Jest zbyt młody, więc naturalnym jest, że widzimy ciemne sklepienie i na jego tle wiele jasnych punkcików. Jednak specjalnie przed momentem użyłem słowa szacunkowo. W tematyce paradoksu Olbersa musimy także zwrócić uwagę na przesunięcie ku czerwieni, które również tłumaczy, dlaczego nasze oko nie może wychwycić światła odległych gwiazd. Światło oddalonych od Ziemi obiektów przesuwa się w kierunku fal dłuższych, czerwonych. Im dalej jest gwiazda czy galaktyka, tym jej widmo jest bardziej przesunięte. Jeśli znajduje się bardzo daleko, istnieje możliwość, że mieścić się będzie w zakresie podczerwieni,
poza zakresem możliwości ludzkiego oka. W celu obserwacji bardzo odległych galaktyk konieczne jest użycie specjalnej aparatury. Co ciekawe, gdyby ludzkie oko mogło zobaczyć więcej i na przykład moglibyśmy dostrzec promieniowanie mikrofalowe, ujrzelibyśmy światło wielkiego wybuchu, które wypełnia niebo. Więc to nie do końca jest tak, że w nocy jest ciemno. Nie wszystko dane jest nam zobaczyć. Mam nadzieję, że tematem Was zaciekawiłem. Jeszcze raz polecam mój film Widzialny Wszechświat. Czekam na Wasze propozycje tematów kosmologicznych, jakie powinienem poruszyć. Na koniec przypominam, że możecie do mnie pisać listy. Adres udostępniam w opisie filmu, a także zapraszam na Facebooka i Instagrama, gdzie możecie się trochę o mnie dowiedzieć. Udostępniam tam różne zdjęcia czy moje przemyślenia na przeróżne tematy. Będziecie też na bieżąco z tym, co się u mnie dzieje. Na dziś to wszystko. Pozdrawiam. Cześć.